Gdy w 2019 roku do salonu wjechała nowa Mazda 3, podobnie jak bardzo wielu kierowców, zakochałem się w tym modelu. Jeździłem nim nawet przez jakieś 7 miesięcy i znowu, jak większość kierowców, miałem do niego jedno zastrzeżenie. Dotyczyło przede wszystkim silnika, który był troszkę za słaby. Po jakimś czasie Mazda posłuchała kierowców i 122-konną jednostkę zastąpił motor o mocy 150 koni. Czy jest to w takim razie kompakt idealny? Sprawdźmy. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I za chwilę przechodzimy do Mazdy. Jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. I jeśli jesteś osobą, która ma jakiś kredyt i czujesz, że z tym kredytem jest coś nie tak, to jest chwila dla Ciebie, bo Fundacja pomaga właśnie takim osobom jak my, aby wyrównać szanse w walce z bankami. Co to konkretnie oznacza? Jeśli masz jakiś kredyt, na przykład we franku szwajcarskim albo w jakiejś innej walucie, to Fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę i poinformuje Cię, jakie masz w tym momencie opcje. Najczęściej dochodzi do całkowitego anulowania kredytu, co oznacza, że spłacasz jedynie kapitał. A jeśli masz inny kredyt, na przykład samochodowy albo jakiś inny gotówkowy, Fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek i prowizji i anulować odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości. Zgodnie ze statystykami, aż 95% takich umów kwalifikuje się do odzyskania 100% odsetek. I tu rzecz najważniejsza, w przypadku tego typu kredytów rozliczenie z Fundacją następuje tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa, co oznacza, że niczym nie ryzykujecie. Fundacja od pewnego czasu pomaga również osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ tam też znajdują się zapisy, które stanowią podstawę do unieważnienia takich umów. Dlatego naprawdę zachęcam do kontaktu z Fundacją. Wszystkie informacje macie w opisie do tego filmu. A sama Fundacja oprócz 10-letniego już doświadczenia zapewnia darmowe analizy umów. Same spotkania odbywają się w naprawdę fajnej, przyjaznej atmosferze, a wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane zapisy, tłumaczone są na język, który zrozumie każdy z nas. I na koniec, również istotne, cały proces może odbyć się w 100% zdalnie. Także działajcie, oszczędzajcie swoje pieniądze, a my wracamy do Mazdy 3. No i dobra, jak można wywnioskować ze wstępu do tego filmu, jadę właśnie jednym ze swoich ukochanych samochodów. I pamiętajcie, aby mieć to na względzie, oglądając ten test. I zacznijmy sobie od tego, co na papierze, abyście wiedzieli, czym ja jadę i jakie zmiany w Mazdzie 3 właśnie nastąpiły, bo jest ich kilka i warto, żebyście o tym wiedzieli. To jest bardzo świeży egzemplarz. Ma przejechane niecałe 1400 km. Ale został wyprodukowany w 2022 roku. Wtedy pod maską można było znaleźć wariant 150-konny lub 186-konny. Aktualnie idąc do salonu Mazdy i chcąc zamówić taki model, będzie się on nazywał Mazda 3 2024. Gdybyście chcieli na przykład jutro złożyć zamówienie na taki model, to zobaczcie, czego dowiecie się w salonie, co może się znaleźć tam pod maską. Przede wszystkim do oferty powraca dwulitrowa jednostka o mocy 122 koni mechanicznych. I tutaj gwiazdka, dostępna jest z sześciobiegową skrzynią manualną i również z sześciobiegowym automatem, ale automat z tym silnikiem możecie zamówić tylko i wyłącznie do wersji hatchback. Dalej mamy prezentowany dwulitrowy motor o mocy 150 koni mechanicznych i tutaj już manual i automat zarówno w hatchbacku, jak i w sedanie. No i na samym szczycie również dwulitrowa jednostka Skyactiv X o mocy 186 koni mechanicznych, także z manualem lub z automatem. I jeszcze jedna ważna informacja, dla miłośników napędu na 4 koła jest on dostępny, ale tylko i wyłącznie w wersji hatchback i tylko i wyłącznie z dwulitrowym motorem Skyactiv X o mocy 186 koni mechanicznych. I też ważne, zamówimy go zarówno z manualem, jak i z automatem. Dobra, to są rzeczy, które znajdziemy pod maską. Zobaczcie, co jeszcze zmieni się w katalogu Mazdy 3 2024, ale też, żeby to Was nie zmyliło, bo to jest samochód, który możecie zamówić już teraz i odbierzecie go prawdopodobnie pod koniec roku. Otóż wszystkie wersje tego samochodu będą wyposażone w większy ekran systemu Mazda Connect. Zamiast dotychczasowych 8,8 cala będziemy mieli 10,25 cala. Dodatkowo każda z wersji będzie posiadała kamerę cofania, dotychczasowe porty USB-A zostaną zastąpione portami USB-C i coś, z czego bardzo się cieszę, otóż Apple CarPlay i Android Auto będą dostępne bezprzewodowo, do tego będą wyświetlały wskazówki z nawigacji ze smartfona na head-upie.
Zmienią się również wersje wyposażeniowe. Od tej pory dostępne są 3: Prime Line, Exclusive Line i najwyższa wersja Homura. Dobra, to wiemy już, jak to wygląda, wiemy, co się zmieniło. Przechodzimy sobie do tego samochodu. Jeszcze tylko zaznaczę Wam kilka rzeczy. Tak jak powiedziałem, ja Mazdą 3 jeździłem chyba 7 miesięcy, coś takiego mniej więcej. Było to na samym początku, gdy ten samochód wszedł do sprzedaży. Co ważne, był to silnik, wiadomo, 122-konny. Ja miałem automat, tyle że miałem wersję sedan. Tutaj mamy hatchbacka. To wbrew pozorom jest istotne nie tylko w kwestii bagażnika. Ja sobie za chwilę do tego przejdę, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że mówię trochę z pozycji nie takiej osoby, która tak jak co tydzień testuje samochody i mam z nimi do czynienia właśnie przez tydzień, tylko ja ten samochód znam dużo lepiej od samego początku, jak wszedł, jak też pewnie część z Was wie, ja te samochody kiedyś nawet sprzedawałem. I zaczynamy oczywiście od silnika, bo to jest taka rzecz, która w Mazdzie 3 poruszana jest chyba najczęściej, może oprócz wyglądu, ale tutaj raczej nie mamy kontrowersji, bo to są samochody, które większość osób raczej uważa za bardzo atrakcyjne, a z silnikami jest różnie, bo są raczej grupy, które są bardzo za i bardzo przeciw. To pierwsza rzecz, którą trzeba rozstrzygnąć, czy między tym 122-konnym motorem a 150-konnym czuć jakąkolwiek różnicę? Ja odpowiem, że zdecydowanie tak, przynajmniej takie jest moje pierwsze wrażenie. Jak tylko wsiadłem do tego samochodu, to nawet zadzwoniłem do kolegi i powiedziałem: stary, naprawdę to czuję, to jedzie dużo lepiej. Na papierze wygląda to w ten sposób, że wariant 122-konny miał coś 10,8 do setki, mniej więcej coś takiego. Ta wersja do 100 km na godzinę rozpędzi się w 9,5 sekundy. Co ciekawe, oba warianty, i ten 122-konny, i ten 150, mają taki sam moment obrotowy, a jest to równe 213 Nm. No ale na papierze, jak słyszeliście, jest to ponad sekunda różnicy. Ja zaznaczę jeszcze jedną rzecz. Jak ja jeździłem trójką i czytałem te 10,8 czy 10,5, coś takiego było wtedy, to brzmi to źle. Nawet powiedziałbym, że brzmi to bardzo źle. Ja nigdy nie miałem takiego odczucia, że jeżdżę samochodem, który ma 11 sekund do setki. Zawsze takie odczucie z drogi było takie, że ten samochód jest na pewno szybszy. Nawet widziałem takie testy, gdzie robili poniżej 10. Oczywiście to nigdy nie był samochód do jakichś szaleństw, do jakiegoś wyprzedzania, nie wiadomo gdzie i w każdych warunkach. Oczywiście, że nie. Ale padało bardzo wiele takich pytań, bo na przykład nie było innego wyboru. Czy to jest samochód, czy to jest silnik, który na co dzień wystarczy? I ja zawsze odpowiadałem, że tak, z jednego powodu. To jest silnik o bardzo dużej, jak na dzisiejsze czasy, pojemności. Pamiętajcie, tym się nie jeździ jak litrowym silnikiem turbo, który ma 160 koni, ale właśnie te 1.0, najlepiej jeszcze 3 cylindry. Żeby ten samochód jechał, trzeba go po prostu pokręcić. I ja nie mówię pokręcić na 3,5 tysiąca obrotów, bo dzisiaj to już jest dużo, szczególnie jak ktoś jeździł dieslem albo właśnie turbobenzyną. Nie! Niech to będzie 5, niech to będzie nawet 6, ale jak potrzebujecie, to ten samochód będzie jechał, tylko trzeba się właśnie trochę bardziej pokręcić. I oczywiście bardzo wielu z Was o tym wie, ale zwracam się do osób, które, nie wiem, może na przykład jeździły długo silnikami turbo, a już na pewno dieslami. I ja to często widziałem, wsiadały w taki samochód i mimo że on im się bardzo podobał, chciały go od razu zamówić, to po pierwszej jeździe zrażały się, mówiły: panie, to nie jedzie, dziękuję, do widzenia. Nie róbcie tego błędu w przypadku Mazdy, ja to zawsze powtarzam przy każdym teście. Robię to też teraz, bo wierzcie mi, widziałem zbyt dużo razy takie rezygnacje po pierwszej minucie. A to jest bardzo duży błąd. Też podkreślę, ja nie będę Was przekonywał, że taki silnik, czyli duża pojemność, nieduża moc, jest lepszy od silnika turbo. To nie jest tak, że on jest lepszy albo gorszy. On jest inny. Jeden to będzie lubił, drugi nie. Pamiętajcie, że w Mazdzie tak po prostu jest i jeśli chcecie mieć taki samochód, to po prostu trzeba to polubić. Dla mnie na przykład to ma też bardzo dużo plusów. Po pierwsze, mniej się o taki silnik boję. Chociażby, jak to zawsze mówiłem, nie ma czegoś, to się nie zepsuje. Tu na przykład nie ma turbiny. Po drugie, ja bardzo lubię dźwięk silników, które mają właśnie troszkę większą pojemność. Tu jest niby tylko 2 litry, ale na dzisiejsze czasy to jest większa pojemność. Zobaczcie, jak ten silnik brzmi. Zobaczcie, jak ten silnik się wkręca na obroty. Tutaj czuć, że tutaj jest pojemność. Kolejna rzecz, oddaje moc dużo bardziej liniowo. Nie jest tak, że jedziecie, nic się nie dzieje, nagle jest przyspieszenie, nagle znowu nic się nie dzieje. On oddaje tę moc, tak jak powiedziałem, dużo równiej, dużo bardziej liniowo. Ja to na przykład lubię. Zresztą samo wkręcanie się na obroty to jest też coś, co ja na przykład lubię. Więc mówię o tym tak długo właśnie do tych osób, które może się zraziły, może jeździły takim samochodem kiedyś, nadal im się on podoba, ale myślą, że nie, bo to nie ten silnik.
pożyczcie takie auto na weekend, pojeździcie nim w troszkę inny sposób, niż jeździliście silnikiem 1.0 czy tam 1.2 turbo. Taka moja rada. No i ostatnie słowo odnośnie T122-150. Może też, żeby tego jakoś bardzo nie przedłużać. Ja tak jak powiedziałem, ja tę różnicę wyczułem od razu. I jestem pewny, że tę różnicę czuć. Skrócę, czy warto dopłacić te 5000 zł do wersji 122? Moim zdaniem zdecydowanie warto, ale jeśli jesteście kierowcą czy klientem takim jak ja, czyli takim, który pewnej dynamiki potrzebuje, bo gdyby na przykład ten samochód miał kupić mój tata, na 100% powiedziałbym mu, bierz 122 i w ogóle nie dyskutuj, nie ma tematu, spokojnie Ci wystarczy. Jeździłem tym samochodem, wiem o czym mówię. Także na pewno jest bardzo duża grupa, dla której to, że ten silnik wraca do oferty, to jest dobra wiadomość. Po prostu zapłacą mniej, a będą mieli silnik, który im wystarczy. Ale jeśli zależy Wam na dynamice, to do 150 warto dopłacić. Podkreślam to też dlatego, bo mamy 186. Czy warto? Nie będę tego mówił dzisiaj. Wypowiem się podczas testu wersji SkyActiv-X. Bo tam jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana. Dobra, a teraz wsiądźmy sobie do tego samochodu do środka, bo to jest też coś, o czym musicie wiedzieć i to jest też coś, co determinuje grupę osób, które ten samochód mogą mieć. Bo o ile z przodu miejsca mamy pod dostatkiem, zaraz powiem o tej części, to wsiądźmy sobie może do tyłu. I zobaczcie, ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą i całkowicie dotykam kolanami fotela kierowcy. Luzu nie mam tutaj w ogóle. Co prawda, mogę schować stopy pod fotel kierowcy, ale jeśli chodzi o miejsce na kolana, to naprawdę nie wygląda to za dobrze. Podobnie bagażnik. W wersji hatchback ma on równe 350 litrów pojemności. I te dwie rzeczy, czyli miejsce z tyłu i bagażnik, determinują to, że jeśli rozważalibyście Mazdę 3 jako samochód rodzinny, nawet dla rodziny 2 plus 1, jeśli to 1 to jest bardzo młode 1, gdzie mamy te wszystkie wózki, nie wiem, wanienki, to raczej nie będzie samochód dla Was. Podobnie jeśli to plus 1 ma, nie wiem, z 18 lat i ze 190 cm wzrostu, to również nie będzie to najlepszy wybór. Oczywiście da radę takim samochodem jeździć, ale tak jak powiedziałem, znajdziecie dużo lepsze samochody do takiego celu. Wtrącę tutaj jeszcze jedną rzecz. Ja tak jak powiedziałem, miałem sedana i tam bagażnik ma już 450 litrów i nie wiem dlaczego, być może to jest jakieś moje wrażenie, ale ja miałem właśnie wrażenie, że miejsca na kolana z tyłu było więcej. Jeśli macie inne, jeśli ja się mylę i gadam jakieś głupoty, to mnie poprawcie, ale to jest moje wspomnienie. No ja już dosyć dawno nie jeździłem tym samochodem, ale jak wsiadłem tutaj z tyłu, to zresztą zawsze tak mi się wydawało, że w sedanie miejsca na nogi jest więcej. Także sprawdźcie to koniecznie po prostu na sobie. Ja się w trójkę sedan spokojnie mieściłem razem z dzieckiem. Dobra, teraz przeskakujemy do przodu, bo to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w Mazdzie 3. Po pierwsze, jakość tych materiałów. Pewnie wielokrotnie spotkaliście się z czymś takim, że kiedyś sama Mazda, czy też wielu testujących, mówiło, że to jest samochód doganiający marki premium. Ja powiem tak, dla mnie Mazda jako marka pewnie premium nigdy nie będzie. Za mały wybór silników, tych wszystkich niteczek i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi, ale naprawdę, weźcie sobie jakąś BMW w tej klasie, czy Mercedesa. Szczególnie nie te najlepiej wyposażone. Dotknijcie tego, podotykajcie tego, co jest tam. Jak podejdziecie do tego obiektywnie, to myślę, że albo nie zauważycie różnicy, albo część z osób może powiedzieć, że tu jest lepiej. Jakość materiałów, wykonanie, spasowanie. Wygląd to jest oczywiście zawsze kwestia gustu. Jednemu się coś bardziej podoba, drugiemu mniej. Ja to wnętrze uwielbiam. Ono jest bardzo proste. Pewnie część osób powie, że nawet za proste. Tu jest dosłownie kilka przycisków. Ale może jak przy przyciskach, to oczywiście wiecie, co powiem. Klimatyzacja, albo może raczej jej obsługa. Na szczęście w dzisiejszej dobie, gdzie wszystko jest dotykowe, to po pierwsze, to nie jest dotykowe. Obsługujemy ten system w tym miejscu, ale właśnie klimatyzację obsługujemy za pomocą przycisków i pokręteł. Czy to kierowca, czy pasażer, czy większy nadmuch, czy mniejszy, czy włączenie klimatyzacji, czy wyłączenie, czy miejsce, z którego ma wiać, wszystko zrobimy nie dotykowo, tylko po prostu za pomocą przycisków, pokręteł. Ja to uwielbiam, uważam, że tak powinno być zawsze, bo to jest prostsze i nawet bezpieczniejsze. Takie jest moje zdanie. Także super, że Mazda przy tym pozostała. No i powiedziałem słowo odnośnie wyświetlacza. I teraz znowu zwrócę się do osób, które miały kiedyś trójkę, widziały kiedyś trójkę, te poprzednie generacje.
Po pierwsze, ten ekran ma naprawdę świetną jakość, a kiedyś to był problem. Obsługujemy go, tak jak powiedziałem, za pomocą tego pokrętła i jeśli boicie się, że to będzie jakieś niewygodne, może to będzie ciężko zrobić, ja miałem troszkę takich obaw na początku, ale jak jeździłem tym samochodem, przyzwyczaiłem się do tego w tydzień i uważałem, że to jest świetne. Nie będę tego bardziej rozwijał, bo myślę, że nie ma sensu. Ale zobaczcie na przykład kamera. Sama jakość to była kiedyś też pięta achillesowa Mazdy, nie tylko Mazdy 3. W tej chwili wygląda to fantastycznie. Po pierwsze świetna jakość, po drugie bardzo szeroki kąt. Także super zarówno z tyłu, jak i z przodu. Możemy mieć oczywiście ostrzeganie o pojazdach zbliżających się poprzeczni i tak dalej. Te wszystkie nowoczesne rozwiązania jak najbardziej tutaj są. I jeszcze dwie rzeczy, audio. No i oczywiście ja wiele razy mówiłem, system nagłośnienia Bose. To jest jeden z najlepszych samochodów w tej kwestii. Oczywiście zdecydowanie przebiła go w tej chwili Mazda CX-60. To myślę, że wynika chociażby z wielkości, z budowy samochodu. Ale w klasie kompaktów to nagłośnienie, mimo że tu jest bardzo mało ustawień, co zawsze mnie dziwiło, ale nawet to nie zepsuło tego, że ja w bardzo dużej mierze uwielbiam jeździć tym samochodem tylko po to, żeby słuchać muzyki. To jest coś fantastycznego. I na szczęście się to nie zmieniło, jest tutaj tak nadal. I zobaczcie też ostatnia rzecz odnośnie systemu multimedialnego. Zobaczcie, jak on jest umieszczony. Jak na początku weszły systemy, te tablety, które wystawały tutaj do połowy, ja tego nienawidziłem. Zawsze chwaliłem systemy, które były tu, te ekrany, wyświetlacze. Później stwierdziłem, że te ekrany, które są tutaj, mają pewną zaletę. Otóż zdecydowanie mniej odrywamy wzrok od jezdni, bo łatwiej jest spojrzeć tak, no niż tak. Tylko znowu, jak ten tablet wystawał i zasłaniał mi pół szyby, to mnie to wkurzało. Wiem, że bardzo wielu z Was ma podobnie. Zobaczcie, jak to jest tutaj. Nie jest za nisko, jest zdecydowanie wyżej, ale w ogóle niczego mi nie zasłania. Uważam osobiście, że to jest jedno z najładniej i najbardziej praktycznie zastosowanych rozwiązań, czy po prostu wkomponowanych w deskę wyświetlaczy. Świetna rzecz. No i tak jak powiedziałem, teraz jak zamówicie sobie trójkę, to ten ekran będzie troszkę większy. Kolejną rzeczą, którą odniosę do tych osób, które miały kiedyś kontakt z trójką. Za co nie lubiliście tego samochodu? Za bardzo słabe wyciszenie. To był kompakt, w którym było niemiłosiernie głośno. I to naprawdę wystarczyło jechać 110, już nie mówię 140. Jak jest dzisiaj? Niebo a ziemia. To jest naprawdę przepaść. Ten samochód wyciszony jest fantastycznie. Ile byście nie jechali, to będzie to jeden z liderów w swojej klasie odnośnie wyciszenia. Ja Mazdę 3 za to uwielbiam. I uwielbiam ją też za zawieszenie. Tylko, bo to się ostatnio trochę odnośnie Mazdy, to się stało przez CX-60, zrobił taki temat, nie wiem, głośny. Ponieważ wielu testerów narzekało, że to zawieszenie jest po prostu za twarde. I ja 1000 razy to mówiłem, powiem 1001. Jak ktoś Wam powie, że zawieszenie jest za twarde, albo ja powiem, że jest świetne, albo ktoś powie, że jest za miękkie, nigdy takim osobom nie wierzcie. Albo inaczej, nie odrzucajcie samochodu, bo ktoś tak powiedział. Za dużo razy to widziałem. Zawieszenie to jest coś, co każdy musi dopasować do siebie, a nie do mnie, albo do jakiegoś innego testującego. Ja uważam i podkreślam, wypowiadam swoje zdanie. Mazda 3 ma chyba najfajniejsze zawieszenie w klasie kompaktów. Mazda 3 to jest zawieszenie dla mnie idealne. Świetny kompromis między komfortem a prowadzeniem. Zaraz przejdę do prowadzenia. Jest tutaj cicho, nic nie stuka, nic nie pucha. Jak wjedziemy w jakąś dziurę, to głupio to zabrzmi. Ja lubię ten dźwięk. Lubię słuchać zawieszenia Mazdy, które właśnie wjechało w dziurę. Uwielbiam to zawieszenie. Nie słuchajcie mnie kompletnie. Sprawdźcie to sami, bo zawieszenie to jest coś bardzo indywidualnego. I to koniec odnośnie tego tematu, a samo prowadzenie. Mazda 3, szczególnie w wersji hatchback. Najkrócej, jeśli miałbym ten samochód scharakteryzować pod kątem prowadzenia, to to jest mały go-kart. Oczywiście brakuje tutaj mocy. Nadal te 150 czy 186 to nie jest coś, co zrobi z tego samochodu go-kart w sensie dynamiki. To broń Boże. Ale prowadzenie, precyzja, przyjemność skręcania tym samochodem, latania gdzieś po zakrętach, nawet do przodu. To jest coś, co jest tutaj na niesamowicie wysokim poziomie. Składa się na to parę rzeczy, to właśnie zawieszenie, wyciszenie, parę elementów, ale prowadzenie tego samochodu to zdecydowanie coś, za co ja Mazdę 3 uwielbiam najbardziej. A w sumie po to są samochody, żeby je prowadzić i żeby nimi jeździć. Przynajmniej tak uważam. Ale dobra, gdybyśmy szukali jakichś wad w tym aucie, czy jakichś słabszych elementów. Pierwsza rzecz, którą ja bym powiedział, to oczywiście miejsce, przestrzeń. Chociaż to nie dla każdego będzie wada, ale jak szukacie przestrzeni w samochodzie, to to. A druga rzecz, pewnie wiele osób powie, że skrzynia. I teraz tak, ja na pewno nie powiem, że ta skrzynia to jest wada. To jest skrzynia, która potrafi szarpnąć. Tak. To jest skrzynia, która potrafi się czasem zgubić. Tak, ale jeździłem z tą skrzynią ileś miesięcy. Czy ona mnie wkurzała?
4 razy 5. Ja się do tej skrzyni bardzo szybko przyzwyczaiłem. To jest oczywiście klasyczny, normalny, 6-obiegowy automat. Żadne CVT na szczęście, ale też nie jest to skrzynia dwusprzęgłowa. Myślę, że już by się przydała, no ale nadal takiej tutaj nie ma. Ale do jazdy po mieście, w trasie, w każde warunki ta skrzynia spokojnie spełnia wszystkie moje wymagania. A kiedy ona się gubi? Co ciekawe, najczęściej zdarzało mi się to w korku. Takie przełączanie między jedynką a dwójką, to czasami coś takiego się tutaj zdarzało. Nie wiem czemu, zaznaczę, że mam wrażenie, że tutaj jest troszkę lepiej niż to było u mnie. Może, nie wiem, nie pamiętam, może coś jest lepiej. Nie mam jak tego sprawdzić, ale sprawdźcie, czy to Wam pasuje, myślę, że będzie. Powiedziałem też o korku. Na szczęście mamy autohold. O, tu się może przyczepię. Z niezrozumiałych dla mnie względów ten autohold trzeba włączyć za każdym razem, jak wejdziecie do samochodu, jak go uruchomicie, bo jak uruchamiacie samochód, to on jest wyłączony. Moim zdaniem powinno to być tak, że raz go włączę i on działa, dopóki tego nie wyłączę. Nie powiedziałem też, że napęd w tym samochodzie to 2-litrowy silnik i miękka hybryda. To nie jest taka miękka hybryda, jak na przykład w Alfie, która potrafi jechać na samym prądzie, chociażby do tych 20 na godzinę, tutaj nie. Ta miękka hybryda ma pomagać głównie, nie wiem, w zasilaniu gdzieś wyświetlaczy, klimatyzacji, ale coś, co odczujecie, tak realnie, co będziecie mogli właśnie zobaczyć, dotknąć, poczuć, w cudzysłowie, to system start-stop. On dzięki, między innymi dzięki tej miękkiej hybrydzie działa bardzo płynnie, tym samochodem nie trzęsie, nic nie szarpie, więc pod tym względem, jeśli tylko do tego miałaby być miękka hybryda, to ona jest i działa. Czy oszczędza paliwo? Podobno tak, ja nie zauważyłem. Znaczy, nie zauważyłem. Nie jeździłem tym silnikiem bez miękkiej hybrydy, więc tego nie sprawdzę, ale wątpię. No ale dobra, słowo się rzekło o spalaniu, to przejdźmy sobie do tego tematu. Ja tym 122-konnym silnikiem i tym osiągałem bardzo podobne spalanie. Gdzieś na drogach podmiejskich, takich do 90 na godzinę, potrafiłem spalać w okolicy 6 litrów, może nawet mniej, ale to przy bardzo spokojnej jeździe. Natomiast Warszawa, taka jazda na co dzień, 8 rano, 16, jakiś korek, potem sobota, niedziela, moje spalanie waha się w okolicy 8 litrów. Ekspresówka, myślę, że liczcie te 7, autostrada 8, 8,5, może nawet bardziej. Także takie wyniki ja tym samochodem osiągałem. Jak ktoś osiągał inne, to napiszcie, bo wiem, że bardzo wielu z Was taki samochód ma. No ale tak jak mówię, to są wartości, które pokazały się u mnie. No i na koniec jedna z ostatnich rzeczy, czyli wygląd. Bo to jest znowu coś, co to też, wierzcie mi, że bardzo wiele razy widziałem. Klienci potrafią zamówić Mazdę 3, nawet nie wsiadając do Mazdy 3, nie mówiąc już o jeździe. Chociaż to jest jedna z jej największych zalet. To jest samochód, który kupuje się oczami. To jest samochód przepiękny. Moim zdaniem to jest chyba najładniejszy kompakt. Przynajmniej kompakt za takie pieniądze. I to zarówno hatchback, jak i sedan. Sedan to w ogóle chyba najładniejszy sedan, jaki aktualnie jest na rynku. Tych sedanów, wiadomo, jest coraz mniej, więc coraz mniejsza konkurencja, ale to jest samochód przepiękny. To jest moje zdanie i ja się tego zdania będę trzymał. Uważam, że naprawdę ciężko znaleźć bardziej atrakcyjny wizualnie samochód. Przepiękne światła, świetny grill, cała bryła, no coś fantastycznego. Ja się bardzo cieszę, że ten wygląd zewnętrzny przełożył się też na wnętrze, bo to bywa różnie. A w Mazdzie 3 udało się to moim zdaniem świetnie połączyć. I zanim do podsumowania, wspomnę jeszcze o paru rzeczach, żebyście też mieli pełną wiedzę. Światła matrycowe LEDy działają fantastycznie. Ja uwielbiałem tym samochodem jeździć w nocy, gdy było ciemno. To są oczywiście LEDy, które wycinają samochody, które jadą z przodu czy przed Wami. Wiecie, jak to działa ogólnie. Za światła tylko i wyłącznie plus. Natomiast pewnie część klientów zgani Mazdę za to, że wieniec kierownicy podgrzewany jest tylko w tych miejscach, w którym teoretycznie powinniśmy kierownicę trzymać. Czyli tu, tu, tu i tu. Góra, dół pozostaną zimne. No i head-up, tak jak wiele razy mówiłem, to jest jeden z najładniejszych head-upów. Bardzo czytelny, bardzo wyraźny, nie za duży, nie za mały. Ja head-up w Mazdzie 3 uwielbiam. I ostatnia rzecz, fotele. Ja w tej wersji mam fotele skórzane. Przejechałem tym samochodem ładnych parę tysięcy kilometrów. No oczywiście nie tym egzemplarzem, ale tą swoją trójką. I ja na fotele nigdy nie narzekałem. Ja tam skóry nie miałem, tutaj skóra jest. W jednej i w drugiej wersji uważam, że jeździ się bardzo wygodnie. To są fotele może nie najlepsze w klasie, ale zdecydowanie bardzo dobre. No i dobra, nachwaliłem się tego samochodu, co zresztą na początku zapowiedziałem. A teraz sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Cennik Mazdy 3 2024 rozpoczyna kwota 107 400 zł. To oczywiście pierwsza wersja Primeline z podstawowym 122-konnym silnikiem oraz ze skrzynią manualną. Jeśli chcielibyśmy automat, to nadal musimy dopłacić do niego 8 000 zł, a wersja 150-konna z manualną skrzynią to już koszt 112 400 zł. Dla miłośników silnika Skyjack TFX o mocy 186 koni pierwsza oferta to 122 400 zł, a taki samochód
ze skrzynią automatyczną i w najwyższej wersji Homura to już 142 400 zł. Natomiast miłośnicy napędu na 4 koła, dostępnego tylko z silnikiem Skyactiv-X, muszą przygotować minimum 156 400 zł, a taki silnik i napęd, ale ze skrzynią automatyczną, to już 164 400 zł. I na koniec lakiery. Większość kosztuje 2800 zł, trójwarstwowy lakier premium Machine Grey to koszt 3500 zł i na koniec topowe Soul Red Crystal i tutaj 4100 zł. No jak ja sobie przypomnę, że ja sprzedawałem już tę generację trójki i za 120 tysięcy to mieliście taki wypas, no to widzicie, jak się czasy troszkę zmieniły. Oczywiście nie tylko w Mazdzie, tylko wszędzie, no jest jak jest, ale nie będę tego przedłużał. Powiem tak, Mazda 3, ta generacja, była i jest chyba moim ulubionym, czy wręcz ukochanym kompaktem. Gdybym ja miał kupić samochód kompaktowy dzisiaj, to mimo, że ja ten samochód już miałem, może nie jeździłem nim bardzo długo, ale ja go miałem, więc mogłoby się wydawać, że będę chciał coś innego, a ja nadal skierowałbym się do salonu Mazdy i jest oczywiście pewnie kilka modeli, które troszkę w głowie by mi zmąciły, ale podejrzewam, że finalnie nadal, jeśli chodzi o kompakt, ja zamówiłbym Mazdę 3. Uwielbiam ten samochód, teraz ze 150-konnym silnikiem, jest trochę szybszy, nadal jest przepiękny, nadal jest fantastycznie wykonany. Ja się tutaj czuję jak w domu, wsiadam, włączam muzykę, jadę w trasę, mi nic więcej do szczęścia odnośnie motoryzacji po prostu nie jest potrzebne. Fantastyczne auto. A jeśli chcielibyście zamówić taki samochód dla siebie, to w opisie do tego filmu macie namiary do moich kolegów z Mazdy Bołtowicz, dzięki którym ten film w ogóle oglądacie. Jeśli zależy Wam na fajnej, takiej kompleksowej obsłudze i o tym, że sprzedawca nie zapomni o Was, jak już wyjdziecie z salonu, to zdecydowanie uderzajcie tam, możecie się nawet na mnie powołać. I zostaje mi tylko życzyć przemyślanych wyborów, zadowolenia z wyboru. Jeśli taką Mazdę 3 zamówicie, to myślę, że takie zadowolenie jest gwarantowane. I tak, wiem, wyszła w dużej mierze laurka, ale ja to Wam kilka razy zaznaczyłem. Ja ten samochód kocham, tak patrzcie na ten test, nie jako jakieś osoby, która testuje samochody i pracuje w jakiejś redakcji. Ja w żadnej redakcji nie pracuję, mówię zawsze tylko i wyłącznie o swoim zdaniu. To jest samochód, który ja kocham, chciałbym go jeszcze kiedyś mieć. I myślę, że właśnie to zdanie będzie najlepszym podsumowaniem tego, co ja myślę na temat nowej Mazdy 3. Na koniec standardowa mała prośba, jeśli to nie jest dla Was problem, to oceńcie ten materiał, to mi się na pewno przyda. Jak się podobało, to łapa do góry, jak się nie podobało, to do dołu. No i dla osób, które jeszcze nie subskrybują kanału, zróbcie to teraz. To jest taka szansa, że zobaczymy się na przykład za tydzień. A na dzisiaj byłoby to już naprawdę wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.